Dziś zastanówmy się nad grami RPG. Porządek, sama definicja. Co to jest gra RPG? Wydaje się, że jest to pewien wykreowany świat. Świat, który jest diametralnie różny od rzeczywistości. W systemach gier RPG w zasadzie nie spotykamy światów, które są zbliżone do tych, w których żyjemy. A wiesz, gry takie oczywiście mogłyby mieć miejsce. Pytanie zatem, czemu gracze uciekają właśnie w takie światy? I tutaj być może znaczenie ma fakt, że z każdym z tych światów można pojawić się w momencie rozpoczęcia gry i zniknąć. Więc światy te pojawiają się i znikają. Jest to pewna umowność tej przestrzeni, pewna tymczasowość, która oczywiście ma tę zaletę, której nie ma świat rzeczywisty. Można z niej zrezygnować. Można porzucić ją na rzecz innej. Można do niej wrócić. Chyba właśnie tego szukają gracze RPG. Pewnej odskoczni, zupełnie niezobowiązującej. Świata, do którego mogą pójść, przeżyć tam wiele wspaniałych chwil, przygód, rzeczy, których nie znają w życiu rzeczywistym. Osiągnąć sukces, później zniknąć. To być może jest właśnie esencja RPG. Można by to nazwać wręcz hiperprzestrzenią. Specyficzną przestrzenią, bo przecież nie jest to przestrzeń rzeczywista. Ona cała powstaje w umysłach graczy. Rola mistrza gry ogranicza się do opowiadania. Może oczywiście kreować jakieś światy poprzez muzykę, zdjęcia, cokolwiek, ale tak naprawdę cały ten świat tkwi w umyśle gracza. I to od niego będzie zależało, jak on będzie się przedstawiał. To jest gra, która dzieje się w umyśle każdego z graczy. Żadna inna gra do tej pory, żadna konwencja nie dawała takiej możliwości. I to być może właśnie dlatego gry RPG są dzisiaj tak popularne. Właśnie to, że można się rozwijać, być lepszym. I jest taka między nami, że sobie rywalizujemy właśnie tego expa, o te fragi, o ten damage, o wszystko generalnie rywalizujemy. I to jest fajne, to jest fajne. Wyobraźcie sobie świat, w którym to, jak go zobaczycie, zależy w dużej mierze od was i w którym możecie zrobić wszystko, co chcecie. Czym to się różnią wyobrażania sobie samemu? Ono tym, że jest mistrz gry, dzięki któremu dowiemy się, jak ten świat odpowie, jak zareaguje. Czyli ten świat w jakiś sposób wymyślamy, ale on żyje własnym życiem. Wymyśliliśmy go, ale później nie mamy już do końca wpływu na to, co się dzieje. Stworzyliśmy coś i to zaczęło żyć własnym życiem. I to jest naprawdę piękne. To jest piękne. No GM jest fajny. Miałem już 3 GM-ów, ale ten, co jest teraz, to jest dobry. Fajne kampanie robi. Daje dużo fajta. No, mi się wydaje, że jest fajny nasz GM. Fajny. No, czasami gracie wkurzają. Marudzą zawsze. Za ostry, przychodzą czasami. To jest denerwujące, ale satysfakcja, kiedy naprawdę zobaczy się, ile oni muszą nad tym myśleć, żeby rozwiązać pewne rzeczy, jest. Jest ogromna satysfakcja, nie? Tak jest. Ja myślę, że też zostanę kiedyś GM-em, ale jak skończę gimnazjum. No, prowadzenie graczy to nie jest tak łatwa sprawa, bo trzeba wszystko przygotować. No, trzeba sporo się przy tym namęczyć. To kosztuje wiele wysiłku, bo trzeba
stworzyć taki świat, żeby oni po prostu byli w stanie go sobie wyobrazić. Musi być to świat spójny. No taki, który pogodzi jakby wszystkie koncepcje wszystkich graczy. Czasami trzeba jakieś niedopowiedzenie rzucić. Bo dzięki temu każdy ma szansę tak pomyśleć to, jak on to sobie wyobraża, nie? I właśnie chyba o to tutaj chodzi, żeby każdy mógł to też interpretować tak, jak chce. Generalnie. Szechner stwierdził, że jedną z funkcji performersów jest właśnie leczenie. Czy RPG leczy? Być może. Być może pozwala osiągnąć sukces osobom, które w życiu rzeczywistym tego sukcesu by nie osiągnęły. Być może pozwala osiągnąć szczęście, pewną namiastkę życia, której osoby te nie zdobędą w rzeczywistości. Jest to oczywiście duże ogólnienie, bo spora część osób gra dla czystej rozrywki. Jednak jest pewne grono osób, które w taki sposób się zachowuje. Możemy zaobserwować te grupy w internecie. Jest ich tam bardzo wiele. I no, zdają się wkraczać, wsiąkać bardziej w rzeczywistość RPG niż w rzeczywistą rzeczywistość. Unaocznić unaoczność. Obecnie się obecnie. Na studiach miałem kiedyś zajęcia z performersu i właśnie tam się dowiedziałem, że RPG to jest performance. No nie byłem zbyt dobrym studentem, ale wydaje mi się, że to jest prawda. Bo nie tylko bawi, w jakiś sposób uczy, ale pokazuje coś pięknego. Naprawdę dla gracza, dla mistrza gry, przepraszam, naprawdę piękne jest zobaczenie, kiedy gracze zapominają o otaczającym ich świecie, żeby rozwiązać jakąś zagadkę, którą dla nich przygotował. Zastanawiają się, już teoretycznie wyszli z tej roli, a dalej się nad tym zastanawiają. I tutaj no, trzeba się zastanowić, czy to jest taki performance zamknięty, który zaczyna się w pewnym momencie i kończy, czy czasami staje się takim otwartym, że po prostu kiedy ktoś wyjdzie z sesji, dalej się zastanawia, a co to tam było? A jak tą zagadkę rozwiązać? Kto był mordercą? Czy coś w tym stylu? Staram się zawsze przedstawiać takie wydarzenia no, nietuzinkowe, coś jak fabuła filmu, z tym, że to ma być założenie dużo bogatsze niż fabuła filmu. To ma być coś więcej niż gra komputerowa. Że w komputerowie jesteśmy ograniczeni przez szereg czynników, przez twórców również. Twórcy nie mamy z nami bezpośredniego kontaktu, więc no niestety nie spytamy się ich, a co by było, gdybyśmy zrobili to tak? Tutaj można się spytać. Tutaj wszystko jest dozwolone i to jest piękne. Pełna wolność wyboru właśnie, że mogą sobie wszystko brać. A performance? No performance... No... Performance. A! No, też go ubiliśmy. Na dwóch, ale też go ubiliśmy. Także nawet performance nie jest tam straszny. Pytanie, czy jest to zjawisko pozytywne, czy negatywne. Oczywiście można mówić, że ludzie są oderwani od rzeczywistości, zamykają się w tym hermetycznym świecie. Z pewnością będzie to racja. Ja chciałem zwrócić uwagę, że dla niektórych osób może to być dopiero początkiem. Początkiem wejścia w społeczność. Osoby, które nie odnajdują się w społeczności, mogą najpierw odnaleźć się w społeczności graczy RPG i przez to doświadczenie będące w jakiś sposób komplementarnym dla doświadczeń, które uzyskali wcześniej w życiu, jak między innymi poprzez procesy uspołeczniające. Być może dzięki temu będą lepiej funkcjonowali w społeczeństwie. Ja jestem jednym z graczy,
I lubię. RPG najbardziej lubię levelowanie postaci. Zdobywasz expa, rozwijasz HP, różne skille. Te główne wszystkie. Ja właśnie najbardziej w strength i w HP zawsze przypakowuję i jak się dobrze wyeksi postać, nawet mistrz ma mało do gadania generalnie. To jest fajne i zawsze się ścigamy, kto ma więcej fragów w jednej grze, nie? Raz miałem 8, ale... A damage rekordowy to 37 był. Naprawdę to jest całkiem dużo. Sama idea gier RPG rozwinęła się w latach 70. tak na dobrą sprawę. Głównie dzięki Tolkienowi, który stworzył nowy gatunek nie literatury, bo to jest zbyt mało powiedziane. Nową przestrzeń tworzenia działalności artystycznej, literackiej, to też jest za mało powiedziane. Właśnie przez to doprowadził on do obudzenia się w ludziach tęsknoty. Tęsknoty za czymś, co jest mityczne, nieodgadnione, coś, w czym można przeżywać przygody zupełnie różne niż życie w świecie pozbawionym jakiejkolwiek magii, pozbawionym tych doznań, które doświadczali bohaterzy tolkienowskiego świata. I to głównie dzieła Tolkiena stały się inspiracją dla twórców pierwszych systemów RPG. Oczywiście później rozeszły się one w przeróżne strony, jak światy wzorowane na Gwiezdnych Wojnach Lucasa, jak postapokaliptyczne światy, cyberpunk, wzorowane na twórczości Stephena Kinga i tak dalej, można by tutaj wymieniać, jak również systemy rozgrywające się na Dzikim Zachodzie, gdzie można wcielić się w postać bezimiennego rewolwerowca, czy innych ról Clinta Eastwooda szczególnie, bo to on jest najczęstszym bohaterem tych RPG-owych westernów. Ale podstawą tych wszystkich systemów jest właśnie świat tolkienowski, który obudził tą tęsknotę. Być może dziś w świecie tak ztechnicyzowanym, w którym króluje informatyczny hiperprzemysł, technomedia, gdzie nie ma już przeszłej obecności, gdzie wszystkie informacje są, albo ich nie ma. Bo są zapisane w cyberprzestrzeni, która stale ewoluuje. Być może w tym świecie, który tak krytykuje Bauman, gry RPG są możliwością przeżycia, chociaż częściowo tego, zostało nam niejako odebrane przez postęp cywilizacyjny, techniczny, wreszcie społeczny. Czemu Wolot? No komputerowe są takie... Są inne, nie? Tu możesz wszystko zrobić. Jest większa rywalizacja z kimś innym, nie? Bo tamto to jednak... jest inaczej. Na koniec... Chciałbym jeszcze się zastanowić, jaki jest profil typowego gracza RPG. I tutaj można przyjmować, myślę, kilka takich stereotypów. Jeden jest to taki typowy informatyk, drugi zamknięty w sobie domator. Jednak wydaje się, że dziś wielu graczy wykracza poza te standardy. To środowisko się stale rozszerza. I nie tylko nie jest już to zamknięty w sobie domator,
Nie tylko jest to student operujący słownictwem stricte informatycznym, nie tylko w ogóle jest to facet, bo to jest jakby podstawowe, takie stereotypowe myślenie, musi być to facet. Nie. I myślę, że to zjawisko, które oceniam jako z gruntu pozytywne, jeśli oczywiście nie przesadzi się w tym, rozwinie się w taki sposób, że wspomoże na naszą zachwianą równowagę psychiczną w dzisiejszym świecie i pomoże nam odnaleźć utracone możliwości. Jestem mistrzem gry. Prowadzę moich graczy różnych od 3 lat. Są gracze bardzo różni. Są tacy, którzy raz przyjdą na 10 minut, się znudzi. Są tacy, którzy tak jak w życiu normalnym się opijają, tak i w RPG. Ale generalnie gracze dzielą się na dwie grupy. Tych, którzy żyją tym światem, których czasami jest nawet ważniejsze niż ten świat inny. I graczy, którzy tak przychodzą na jakieś rozrywki, zobaczyć co to jest, czym to się je, ale jakoś tak wolą życie, którym funkcjonują na co dzień. I no, ci drudzy szybciej kończą z reguły, albo też nie są tak zaangażowani. Co jeszcze mogę powiedzieć? No. Wydaje mi się, że każdy powinien spróbować. Nie każdy się w tym odnajdzie. Oczywiście są ludzie, których ten świat, w którym żyjemy, jest wystarczająco interesujący. Ale są też tacy, którzy potrzebują takiego właśnie świata, w którym mają tą pełną wolność wyboru, mogą sobie wszystko zrobić, jak chcą, nie? I to jest fajne. Spróbujcie tego.